Raz jest wprowadzany jeden palec do pochwy, raz może być w innym razie może być, mogą być wprowadzone dwa palce, a nie raz cała ręka. Mhm. Więc wtedy ja siedząca <grym> w wieku 13 lat. Tak? Chociaż jest to y, o wiele bardziej dostępne niż nam się wydaje. Mam tutaj na myśli jakieś y, strony internetowe, które zaczynają się słowem recept. I kończą się w różny sposób. A antykoncepcja mmm, dzień po to jest antykoncepcja, no, porównałabym, że taka jak, jaką kobiety stosują, tylko jest zdecydowanie większa dawka. E, I faktycznie po e, trzech miesiącach ta para ponowiła te badania i wyszło, że faktycznie te plemniki już jakby są w zdecydowanie lepszej kondycji. Gościem kolejnego odcinka podcastu Nietypowe Spojrzenie z Aleksandra Przekwas. Cześć Ola. Cześć. Bardzo Tobie dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i będziemy mogli porozmawiać sobie przez tą najbliższą godzinkę na bardzo ciekawe tematy. I właśnie na samym początku chciałbym, żebyś przedstawiła się słuchaczom, czym na co dzień się zajmujesz. Ojej, dużo tego. <laughs> tak jak już wspomniałeś, nazywam się Aleksandra Przekwas. Jestem położną terapeutką, urogynekologiczną, seksuolożką i konsultantką laktacyjną. Na co dzień faktycznie zajmuję się zdrowiem kobiet. Nawet bym powiedziała, że zdrowiem intymnym. Pracuję w gabinecie, nie pracuję w szpitalu. No i też edukuję w sieci pod nazwą Panna. Oksytocyna. <laughs> No, myślę, że każdy z słuchaczy, kto tutaj dotarł do naszego podcastu, jeżeli jeszcze do Twoich social mediów nie dotarł, to podlinkujemy tutaj oczywiście. Więc już na samym początku możecie zajrzeć w opis odcinka i tam znajdziecie wszystkie profile, niezależnie gdzie korzystacie, żeby trafić na profil Oli. Jest tam naprawdę masa bardzo ciekawej wiedzy. Jeszcze chciałbym moją rzecz właśnie dopytać, mhm. bo mówię, że o zdrowiu kobiet się zajmujesz intymnym, ale powiedz tak. mi, z jakimi problemami najczęściej do Ciebie trafiają pacjentki? W zależności też od wieku, tak troszeczkę bym podzieliła. Wiadomo, pacjentki młode, mam tutaj na myśli pacjentki od 18 roku życia, borykające się z bolesnymi miesiączkami, z dyspareunią, czyli na przykład bólem podczas stosunku, ale duża część, chyba myślę, że nawet największa na ten moment, to są pacjentki w ciąży, które chcą przygotować się odpowiednio na poród, na jak najmniej urazowy poród, bo kiedyś. Tak mi się też wydaje, że faktycznie kiedyś uważano, że najważniejsze, żeby tylko urodzić dziecko i żeby kobieta przeżyła, nie? że było, ten, by było takie skupienie się na, na życiu kobiety. Teraz i to jest bardzo pocieszające, że wielu specjalistom też zależy na tym, żeby ta kobieta nie dojrzeżyła, no to też żyła jak najlepiej, jak najwygodniej, żeby też jej tkanki po tym porodzie, które, który jest no wiadomo też dość wyczerpujący dla organizmu, żeby te tkanki były w jak najlepszej kondycji. Mm -hmm. No to właśnie temat, który chciałbym z Tobą podjąć dzisiaj podczas podcastu, to jest przede wszystkim właśnie ciąża to z perspektywy, myślę, tych pacjentek najwięcej, które do Ciebie przychodzą, i na ten temat w szerokim spektrum porozmawiać. Ale też w takim patrzeniu nie tylko kobiecym, bo ten podcast nagrywam też właśnie patrząc tak naprawdę mhm. w, w to, że staram się od, zareagować na to, w jaki sposób, jak, jakich słuchaczy zbieram wokół podcastu, no i głównie słuchają mnie kobiety, ale też w jakiejś części, nie małej oczywiście, są mężczyźni. I też mhm. będę miał na pewno takie pytania o tą rolę mężczyzny w, w ciąży, w porodzie i we wszystkim dookoła, ale też i o antykoncepcji, żebyśmy wiedzieli, na, na czym stoimy. I Myślę, że zacząłbym właśnie od tej drugiej strony, mhm. jeżeli, jeżeli możemy. Jeżeli byśmy mogli na sam początek pomówić o antykoncepcji. Mhm. W jaki sposób e, dobrać taką antykoncepcję, czyli jeżeli jestem młodą kobietą, a może też młodym mężczyzną, bo nie mhm. wiem jak tutaj na to patrzysz, e, na to, żeby potem jednak móc mieć dzieci, albo w ogóle pytanie, czy antykoncepcja może wpływać na to, że w przyszłości nie będę mógł mieć dzieci? W zasadzie faktycznie takie stwierdzenie w przeszłości bardzo często Gdzieś się przewijało, że jako dana kobieta stosuje antykoncepcję przez X lat, no to już potem no, może się pożegnać z wizją macierzyństwa. Całe szczęście jest to mit i doskonale teraz wiemy, że mówię tutaj głównie o antykoncepcji teraz do czyli hormony przyjmowane do działają wtedy, kiedy są przyjmowane. Jeżeli my ich nie przyjmujemy, czyli kończymy cykl tak, antykoncepcji, no to potem te nasze hormony już wracają do. Do tego, co było sprzed czasu brania antykoncepcji. Metod antykoncepcji, rodzajów jest bardzo dużo, i na pewno też duża część kobiet zastanawia się, jaka antykoncepcja jest najlepszą, i bardzo często też, właśnie w wiadomościach prywatnych, młode dziewczyny do mnie piszą, jaką antykoncepcję najlepiej wybrać. Natomiast nie ma jednego konkretnego, konkretnej odpowiedzi na to pytanie, no bo wszystko zależy. To jest takie nie mm -hmm. <laughs> idealna odpowiedź. To zależy. No i rzeczywiście tak jest, bo zależy to od tego, czy jesteśmy regularne, czyli czy potrafimy codziennie, najlepiej określonej tej samej porze, przyjmować dany lek, czy tam właśnie antykoncepcję. E, pytanie, czy planujemy też e, potomstwo w najbliższym czasie, czyli za kilka lat, wówczas możemy też sobie pomyśleć o opcji wkładki domacicznej. No i jest tego tak naprawdę bardzo dużo. Jeżeli się zastanawiamy jaką antykoncepcję wybrać, to myślę, że najlepszą opcją będzie konsultacja po prostu ze specjalistą w tym przypadku. No, najczęstsze rozwiązanie to jest wizyta u ginekologa albo też wizyta u położnej, bo położna to nie tylko ciąża, ale też opieka nad kobietą od poczęcia do śmierci. Mhm, mhm. Mówiłaś o tym, że upadł, że to jest mitem, że mhm. jeżeli będziemy zażywać tą antykoncepcję, do ustą, z perspektywy kobiety, teraz mówię, to że nie będę mogła mieć dzieci, tylko wtedy to działa w tym okresie, kiedy to zażywam. Ale czy te leki mimo wszystko oddziałują też szerzej na nasze ciało? W takim sensie wiesz, jakichś takich niepokojących zmian kobiety się mogą obawiać, że nawet jeśli, okej, okay, dobra, będę mogła mieć dzieci. Ale no coś innego z moim zdrowiem się może zadziać. Nie? Jak na to patrzysz? Okej, okay, czyli bardziej y, kwestia skutków ubocznych. No, ewentualnie, mhm. Nie tu dopytuję, bo to jedno tak. pytanie było te. No. Tak, faktycznie no, ta, te ulotki potrafią być bardzo obszerne. Myślę, że tak odstraszyć czasami I by Może nie? być to tak odstraszające. Nie każda kobieta obserwuje jakieś takie stan niepożądane. Najczęściej y, moje pacjentki zgłaszają. Y, Depresyjne stany, albo e, gromadzenie się takie nadmierne wody w tkankach, co powoduje takie wrażenie, że hmm, przytyłam, a na przykład nie wiem wcale więcej. E, natomiast jeżeli dana kobieta, dana, dana pacjentka nie choruje na żadną chorobę przewlekłą, nie ma też zbytniego obciążonego, zbytnie obciążonego wywiadu rodzinnego, no to taka antykoncepcja też jest zapisywana. Nie chcę uży użyć słowa w ciemno, mm -hmm. ale nie trzeba przeprowadzać dodatkowych badań, okay. jeżeli jest to młoda kobieta. Mm -hmm, mm -hmm. A jak wygląda to z antykoncepcją mężczyzn? I tutaj, jeżeli byśmy chcieli się starać o po późniejsze potomstwo albo ewentualne skutki uboczne, czy mamy coś takiego skutecznego? Skutecznego. W kontekście mężczyzn e, obecnie myślę, że najbardziej taką popularną metodą jest metoda mechanicznej antykoncepcji, na zasadzie stosowanie prezerwatywy. Mm -hmm. Ale podejrzewam, że nieco Cię ciekawi. Mm -hmm. Pewnie to doskonale też nasi słuchacze wiedzą. E, obecnie trwają badania nad też antykoncepcją taką e, doustną dla, e, do, dla mężczyzn. Myślę, że może nie za rok, nie za dwa... Ale w przeciągu 10 lat myślę, że dużo rzeczy może się w tym kontekście podziać. Z drugiej strony też się zastanawiam, jak chętnie mężczyźni będą sięgać po tą antykoncepcję, no bo nie jest to tak oczywiste jak w przypadku kobiet, które gdzieś tam. No to jest oczywiste, że od lat, wielu lat um, się zabezpieczają, biorą różne tablet tabletki, tak, antykoncepcje i to przyjmują, a w przypadku mężczyzn może być to nowość, więc też dużo na pewno pojawi się pytań. Chociażby o skutki, właśnie uboczne, o to, czy e, ta płodność potem wróci. E, no, badacze działają w tym kierunku, żeby wszystko było odwracalne, natomiast jak będzie, ciężko mi powiedzieć, trzymam kciuki za badania. Mm -hmm. <laughs> no i liczę na to, że dość szybko się pojawi jakaś informacja, jakaś nowinka medyczna odnośnie właśnie nowego specyfiku. Mm -hmm. No wiesz, mi się wydaje, tak jeżeli mówiłaś o, o tym podejściu mężczyzn, ja przynajmniej z perspektywy mężczyzny bym mógł tak o sobie przynajmniej powiedzieć, że wiesz, na pewno jest tak, że to za pierwszym razem, czy tam jakby wiesz, w pierwszy dzień, w pierwszym roku, mm -hmm. może niekoniecznie, ale jeżeli już wiesz, że na tw w twoim życiu może to w jakiś tam sposób być potrzebne, a jest już to sprawdzone, jakiś powiedzmy produkt na rynku przebadany i tak dalej tak. i tak dalej, no to jakby ja tutaj nie widzę jakby kompletnie żadnego problemu, a jeżeli tak, wiesz, jeżeli jest, ktoś żyje w związku, czy to w małżeńskim, czy, czy, czy poza małżeńskim, to już bez znaczenia, no to wiesz, może podjąć decyzję, która ze stron się zabezpiecza, może zabezpieczanie się z obydwu stron będzie miało nie tylko 99% na 99,9%, a może i już 100%, nie wiem, w każdym razie, a zwłaszcza dla osób nie żyjących w związku, co chciałem powiedzieć, że mm -hmm. tutaj, no to myślę, no że, że tutaj mężczyźni, to myślę, że będą zainteresowani jeszcze szybciej niż, niż tym, że. No bo taka prawda, jeżeli mówisz o tej pierwszej antykoncepcji mechanicznej, no to wiesz, jakby to powiedzieć, musisz się zawsze zabezpieczyć, tak? W prezerwatywy, mhm. żeby je posiadać. A tutaj, jeżeli zabezpieczysz się wcześniej tabletkami, to już nie musisz myśleć o tym, żeby mieć coś dalej, jeżeli nie żyjesz w związku, nie? O co mi chodzi? Dokładnie. Chociaż też um, chciałabym podkreślić, że nieraz będąc w związkach, to też często moje pacjentki mówią o jakichś nawracających infekcjach intymnych. I wtedy jest o tyle niefajna sytuacja, że um, mogą się zarażać nawzajem. Mhm. I u mężczyzn bardzo często jakieś infekcje, um, no ich nie widać. Ani gołym okiem, ani niegołym okiem, po prostu ich nie widać, nie czuć. Stąd ym, kobieta bardzo często jest leczona tutaj przez, właśnie najczęściej, lekarza ginekologa, yy, przeleczana, jest wszystko ok, potem dochodzi do współżycia, zabezpiecza się, nie wiem, antykoncepcją hormonalną, yy, nieprezerwatywą, i potem znowu jest zarażona. I pojawia się pytanie, skąd jest ta infekcja ponowna. Nie? No, mhm. Prawdopodobnie jest od mężczyzny, który ją zaraził, tak, wtórnie. Nie? Mhm. I jest to taki. Taki cykl, takie koło nieraz e, tak się kręci. Najlepszym rozwiązaniem wtedy byłoby też przeleczenie partnera. Mm -hmm. I ginekolog też jest w stanie przepisać lek odpowiedni. Mm -hmm. No tak, to to rzeczywiście tutaj. A... No i też właśnie infekcje e, i choroby przenoszone drogą płciową. Mm -hmm. e, już nawet jakby my myślimy, Przynajmniej ja, jak myślę o pacjentce, która jest też w ciąży, no to myślę sobie tak sztampowo, że jest to pacjentka, kobieta, która jest w stałej relacji, ale tak też nie musi być, nie? Mhm. Są różne sytuacje i tutaj ta prezerwatywa mimo wszystko jest o tyle fajnym sposobem antykoncepcji, że nie dość, że zmniejsza ryzyko, bo po prostu sprawia, że nie zajdziemy w ciąży, no to jeszcze nas ochroni przed tymi infekcjami, chorobami, no bo. Najczęściej to są infekcje, mm -hmm. nie? Choroby. No, ale to powiedz mi tak jak w gabinecie. Ja wiem, że to zależy, kto z czym przychodzi w sumie, mm -hmm. ale jeżeli byś miała taką otwartą kartę, bym przyszedł do ciebie, wiesz, z poradą, mm -hmm. z partnerką, powiedzmy stałą, żebyśmy chcieli się mm, zabezpieczać. No Ja wiem, że męskiej antykoncepcji takiej, którą byśmy mogli odwrócić, nie ma na ten moment. Mm -hmm. Chyba, że na przykład być może trwałą polecasz dla mężczyzn, to już też nie wiem, ale właśnie, co byś poleciła? że co prezerwatywa byłaby najlepsza, czy jednak coś innego? Bo mówię, że to zależy, ale co byś zaleciła po prostu. No właśnie, jeżeli nie byłoby. Mm... Pacjentka nie zgłaszałaby mi nawracających infekcji intymnych, wszystko by było ok, bez zastrzeżeń pomyślałabym o antykoncepcji hormonalnej, na przykład tabletka, z tym, że właśnie tak jak na początku powiedziałam, wiązałoby się to z regularnością, chociaż teraz to nie jest problem, bo można sobie budzik ustawić, mm -hmm. prawda, i nam dzwoni i przypomina. No, to ja myślę, że z aplikacji. Albo aplikacje, dokładnie, ale taki najwyższy wskaźnik skuteczności obecnie uznaje się wkładkę wewnątrzmaciczną. Mm -hmm. Ona ma najwyższą skuteczność, ale też stanowisko wielu specjalistów jest takie, że jeżeli kobieta na przykład za rok by chciałaś się starać o dziecko, no to nie ma sensu jej zakładać, no bo docelowo ona powinna być założona na jakieś tam trzy lata. Yy, yy. A to po prostu co, bo jakieś zmiany hormonalne, żeby się nie odwracały, czy po prostu uraz bardziej fizyczny tam nie wiem, yy, w, to... w zależności też od tej wkładki, bo albo są wkładki hormonalne, albo są wkładki też miedziane, i wkładka yy. miedziana polega na wytworzeniu yy, stanu zapalnego. W tym organizmie. Więc tak jak powiedziałeś, takie krótkie jakieś rzuty hormonalne, czy też właśnie nawet tych wkładek miedzianych, to, to nie jest nic zdrowego mm -hmm. dla nas. Więc um, generalnie największe, nawet bym powiedziała, że większe niebezpiecze... większym niebezpieczeństwem jest rozpoczynanie cyklu antykoncepcji, szybkiego kończenia po, nie wiem, kilku miesiącach. Potem znowu zaczynamy, kończymy, zaczynamy, kończymy. Zdecydowanie mm -hmm. lepiej, jeżeli ten, ta antykoncepcja trwa też jakiś tam określony czas. Też mm -hmm. ryzyko. Chociażby za krzepicy jest e, najwyższe na samym początku brania antykoncepcji, potem to spada. Mhm. Oczywiście to są takie kwestie, które raczej, y, którymi raczej młode pacjentki się nie interesują, bo młode pacjentki nie mają z tym problemu. Bardziej to się tyczy kobiet w wieku właśnie pomenopauzalnym, mhm. czyli są to starsze pacjentki, ale właśnie w przypadku młodych pacjentek. Jest bardzo duży i szeroki wybór, ale każdorazowo taka antykoncepcja. Ja też uważam, że powinna być um, decyzja o antykoncepcji skonsultowana ze specjalistą i też dobrać odpowiednią metodę dla siebie. Mhm. Hmm? A można w ogóle taką antykoncepcję poza prezerwatywami yy, samemu sobie, że tak powiem, zafundować? Yy, bo powiem szczerze, no z perspektywy kobiety nigdy cię akurat tu aż tak nie, nie interesowałem, jak to wygląda, czyli że, czy sa, sam mm -hmm. mógłbym iść i kupić tabletki dla swojej partnerki, albo no wiesz... No. Bez recepty no właśnie, nie. nie. No właśnie, nie? czyli i tak jest gdzieś chociaż, taką... Chociaż, nie czarny wiem, czy mogę mówić, tak? tak. Tam jakiś działa. Nie no, to wiesz, to sobie zdaje sprawę, tak. że we wszystkim mamy czarny rynek, czego byśmy nie wymyślili. Tak, chociaż jest to... Y o wiele bardziej dostępny niż nam się wydaje. Mam tutaj na myśli jakieś strony internetowe, które zaczynają się słowem recept i kończą się w różny sposób. Działa to na takiej zasadzie, że wykupuje się konsultację lekarską, chociaż faktycznie, jakby docelowo chodzi o to, że po drugiej stronie jest też lekarz, który konsultuje nas i upewnia się, czy jest sens nam tą antykoncepcję da nam załóżmy przepisywać, no ale jest to na pewno zdecydowanie łatwiejsza droga, bo nie musimy nigdzie iść, nie musimy się ubierać, więc nawet nie wiem, w piżamie możemy sobie zamówić taką receptę, ale też nie wszystkie recepty są wydawane od tak, no bo też dla bezpieczeństwa kobiet każde hormony, każde leki no, mogą mieć Wywoływać różne skutki ubożne, i na to nie mamy wpływu. Ale wiesz, co? Jak mówiłaś jeszcze teraz o takim czarnym rynku. Może to mi się mm -hmm. trochę źle skojarzyło, ale po prostu przypominamy myśl w kontekście tego, co było ileś lat temu, a o czym ostatnio się w sumie też trochę dyskutowało. Mm -hmm. Ja już teraz ostatecznie nie wiem, w końcu, czy to weszło, czy nie bo Aż tak mocno nie śledzę naszego życia codziennego, pomimo wiem, że co sam żyję. Powiedzieć. Tak, tak. Chciałem się zapytać, jaki jest Twój stosunek jako antykoncepcji o tablet dzień po, i czy to rzeczywiście mm -hmm. jest już antykoncepcja Twojego, chociażby moralnego punktu widzenia? Czy to nie jest antykoncepcja? W jaki, tak. w jaki sposób ty to odbierasz? I wiesz, jako położna, ale też może nie wiem, mm -hmm. tak osoba no, doradzająca, często tutaj pacjentkom w różnych takich, czy też byś polecała tego typu metodę? Mm -hmm. Tak, no i jest to jak najbardziej metoda antykoncepcyjna. To nie sprawi, że nie wiem, dojdzie do zapłodnienia i ten zarodek zostanie jakoś w jakiś sposób, nie wiem, zduszony, usunięty. Tak jak, bo to jest też mylone bardzo często z tabletką wczesnoporonną. Miałam mm -hmm. nawet taką krótką rozmowę z moim teściową mm -hmm. <laughs> i robiłam krótką edukację na ten temat. Faktycznie tabletka. No to powiedz czym to się różni, bo to może być też ciekawe dla niektórych naszych słuchaczy, nie? Czy, mm -hmm. Na czym polega tabletka? Tabletka 20 ta po, a czym ta wczesnoporonna? Tak. Różni się na pewno substancją czynną, i też bardzo często tabletki wczesnoporonne to są tabletki, to są leki stosowane off-label, czyli są to leki docelowo w przeznaczeniu do leczenia innych rzeczy, ale stosowane doustnie wywołują krwawienie na przykład hmm. z dróg rodnych. Nie, i to jest właśnie to wczesnoporonne działanie. Tabletki wczesnoporonne um, mogą być wykorzystywane w szpitalach w celu na przykład, jak już wiemy, że doszło do jakiegoś tam, tak, do poronienia, no i organizm kobiety musi się oczyścić. I nieraz może być tak, że lekarze stwierdzą, że nie ma sensu łyżeczkować, tak, czyli wchodzić sprzętem do macicy i łyżeczkować, tylko e, jeżeli zarodek jest na tyle mały, no to też pozwalają, żeby te tkanki, ta, ta macica, to wszystko się o, oczyściło. Nie? Więc mhm. to jest taka różnica. A antykoncepcja hmm, dzień po to jest antykoncepcja, no porównałabym, że taka jak, jaką kobiety stosują, tylko jest zdecydowanie większa dawka. Mhm. I ona też hmm, zmienia śluz, hmm, zmienia też hmm, ruchomość tych plemników, więc hmm, ona działa do czasu zapłodnienia. Jak mhm. jest zapłodnienie, no to już jakby musztarda po obiedzie, mhm. nie? Na takiej zasadzie. Też niestety spotkałam się z tym, że niektóre kobiety stosują i łykają tabletkę dzień po jak cukierek. Mhm. Nie polecam. Jest to też o wiele większa też szkodliwość. I tak jak tabletki antykoncepcyjne mają dużo skutków ubocznych, tak możesz też sobie wyobrazić, że ta tabletka... Może mieć ich jeszcze więcej. E, łącznie z tym, że rozregulowuje też cykl miesiączkowy, e, co w przypadku np. antykoncepcji zwykłej no nie ma miejsca. E, więc, jako antykoncepcja stosowana doraźnie po jakimś incydencie, kiedy, nie wiem, uprawiamy seks, e, naszym zabezpieczeniem jest prezerwatywa, ta prezerwatywa załóżmy pęka. Ok, wtedy możemy faktycznie sięgnąć po coś takiego. Natomiast ja osobiście bardzo się cieszę, że ten dostęp e, faktycznie to już, to już chyba się zadziało mhm. e, że jest e, łatwiejszy i że młode kobiety mogą też z tego e, skorzystać. Mhm. Ale opowiadałaś też o tym, że jeżeli doszło już do zapłodnienia, to już jest musztarda po obiedzie, jeżeli ktoś zażyje taką mhm. formę antykoncepcji, tak. tak jak już tutaj e, wyjaśniliśmy i ustaliliśmy. E, to powiedz mi w takim razie, a jaki jest ten okres, załóżmy o tym incydencie, o którym wspominałaś, przykład, tak, czyli y, uprawiamy seks, pękła prezerwatywa i chcemy taką tabletkę wziąć. Mhm. Po jakim czasie może być już za późno? To jest właśnie to takie, ten dzień po, czy te 24 godziny, czy raczej to jest po prostu takie, wiesz, w cudzysłowie, a mhm. tak naprawdę i tak już może być za późno, że wiesz, udam się do apteki w ciągu dwóch godzin, a i tak już może być po, po, po ptakach, nie? Czy nie? Czy jak, 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 jak to Ech. może wyglądać? Wiesz, co, o takich przypadkach w sumie nie słyszałam, aczkolwiek... No, wszystko jest możliwe. Mhm. W zależności od tego też, kiedy ta owulacja nastąpiła. Owulacja um, jest przez niektóre kobiety bardziej wyczuwalna, albo przez właśnie kłucie w jednej części ciała, albo też przez obserwację ciepłoty ciała, temperatury ciała, śluzu szyjkowego. Um, niektóre kobiety wiedzą, kiedy mają tę owulację, niektóre nie wiedzą. Te, które nie wiedzą, na pewno mają trochę cięższe zadanie, no bo tutaj i też bez znajomości, i też właśnie istotna jest znajomość cyklu miesiączkowego. Na ile dana kobieta jeżeli jest młoda, to, to młoda pacjentka może nie mieć wiedzy na ten temat, w ogóle kiedy może dojść do zapłodnienia. Też na przykład spotkałam się z tym, że niektórzy, to akurat jeden z moich kolegów myślał, że przez cały czas jest możliwość zajścia w ciąża. To jest jeden tylko określony jakby czas, owulacja mm -hmm. przed owulacją nie ma takiej opcji, chyba że plemniki sobie przeżyją, a są w stanie, e, nie jestem teraz pewna, 72 godziny mhm. przeżyć, e, no to wtedy może też dojść do tej owulacji. Natomiast e, e, gdzieś też się spotkałam z tym, że bez zabezpieczenia, żeby doszło do zapłodnienia, to jest 30% szans, więc Ogólnie nie jest tak łatwo zajść Jasne. w ciążę, chociaż moje pacjentki niektóre by powiedziały, że nie do końca, bo na przykład odłożyły, odstawiły antykoncepcję i od razu e, za pierwszym razem. Zaszły w ciąży. Mhm. Nie, no jasne, że przypadki chodzą po ludziach i to też podałem taki wiesz, fajny tak. może przykład, ale, ale wiesz, po prostu w jaki sposób należy na to zwrócić uwagę, czy po tak. prostu patrzeć. nie? Tak. Jeżeli już rozmawiamy o antykoncepcji, bo bym chciał przejść też do tematu ciąży, w sumie już miałem takie pytanie na końcu języka, ale tak. kolej. wszystko taki, po kolei. Tak, ale, coś in, ale coś innego mi przyszło na myśl. Bo w sumie wiesz jeszcze jedną z form antykoncepcji, też przez niektórych stosowaną, mhm. a przez niektórych nawet propagowaną, jest stosunek przerywany. Z tego co wiem, to jest strasznie. Mało skuteczna metoda, chociaż mhm. oczywiście może być różnie. Zwłaszcza mówię o tym cyklu, kiedy wiemy, że mamy owulację w tym, w tym czasie. Tak? Mhm. Ale w kontekście tego stosunku przerywanego mhm. tabletki dzień po, czy wcześniej tak rozmawialiśmy o innych formach antykoncepcji. W jaki sposób według Ciebie edukować o tym wszystkim młode, ale jeszcze mhm. młodsze kobiety, które przychodzą, przychodzą do Ciebie do gabinetu, jeszcze młodsze, czyli już nastolatki, czy dzieci wręcz mhm. nawet, i tak samo chłopców, dzieci? Mhm. W, jak, w, jaki, w jaki sposób uważasz, że właściwa forma edukacyjna mhm. byłaby skuteczna? I czy może teraz już to się dzieje? Mhm. Trzeba by było zapytać kogoś, kto ma jakiegoś szkolniaka. Mhm. Jak to wygląda teraz w szkołach przynajmniej, bo mhm. jeszcze jak ja chodziłam do szkoły, no to lekcje w -tu raczej nie były zbyt, e, zbyt ambitne. Ja na przykład pamiętam jak e, pozdrawiam. Jak budże, u mnie prowadziła pani ucząca muzyki, i ona opowiadała, okay. pamiętam to jak dzisiaj, że badanie ginekologiczne wygląda, może wyglądać w przeróżny sposób. Raz jest wprowadzany jeden palec do pochwy, raz może być w innym razie może być, mogą być wprowadzane dwa palce, a nie raz cała ręka. Mm -hmm. Więc wtedy ja siedząca w wieku 13 lat, jeszcze mająca w perspektywie tam przyszłości. Wizytę ginekologiczną, ja byłam po prostu cała sztywna. No, no, no Ale moje koleżanki tak samo. Mm -hmm. Więc no właśnie, ta wiedza, w, w ogóle szkolnictwo i edukacja seksualna, myślę, że jest tutaj dużo do, do roboty, ale tak jak właśnie też powiedziałeś i zadałeś pytanie, fajnie tak ogólnie, też rodzice mogą w jakimś stopniu wpłynąć. Jeżeli mają trudność w poruszaniu się po seksualności, po takich tematach, zawsze można się odnieść do jakiejś literatury, typu jakaś, nie wiem, książka, albo kupić coś i gdzieś tam tak sobie położyć. Nie? Mm -hmm. <laughs> Może weźmie, niech sobie mm -hmm. poczyta. Albo jakieś też filmy e, wykorzystać, które przemycają jakiś aspekt edukacyjny, albo w tych filmach jest coś niewłaściwego. I wtedy też można objaśnić, że. No, widzisz, tutaj jest tak, ale to tak być nie powinno na przykład. Mhm. E, więc tak mi, takie pomysły mi przychodzą właśnie do, e, do głowy. No, ale to jest bardzo trudne, żeby ani e, też m, nie za wcześnie wyjść z tym tematem i nie przytłoczyć młodą osobę, ani też z drugiej strony, żeby nie pomijać tego tematu i nie uznawać, że go nie ma. Mhm. Więc to wyważenie jest naprawdę. No myślę, że trudne. Mhm. Jeszcze w jakichś innych sytuacjach, nie wiem, możemy się zgłosić. Um, chyba to nie jest dość popularne obecnie, ale zawsze można się zgłosić i skorzystać z konsultacji u specjalisty. Mhm. U, jeżeli nie wiem, nie mamy też wiedzy na temat antykoncepcji, to ginekolog, jeżeli e, chcemy coś się zapytać, nie wiem, o seksie, no to seksuolog, e, No nie jest to popularne na pewno e, mówię tutaj o konsultacji osoby dorosłej, mhm. która miałaby się dowiedzieć różnych rzeczy i potem móc przekazać dziecku. Także nie jest to popularne, ale zawsze jest jakieś rozwiązanie. I to tylko od nas zależy, czy nam ono odpowiada, czy nie. Mhm, mh. No właśnie, wiesz, nawet z perspektywy, no rzeczywiście nawet rodziców tak sobie myślałem, w jaki sposób można to by rzeczywiście mm -hmm. relatywnie taki temat... Rozpocząć, właśnie w jakim tym. Z drugiej strony, możesz liczyć na to, że dziecko do ciebie przyjdzie, no ale, ale pewnie czy przyjdzie, bo nawet jeżeli masz duże zaufanie u dziecka, no to często już jest taki wstydliwy temat, zwłaszcza dla nastolatka, bo o ile z takim dzieckiem, pewnie 8-dziesięcioletni mógłbyś porozmawiać, tylko z kolei, czy to dziecko jest gotowe, mm. tak jak mówiliśmy za wcześnie, i co teraz, no to tak, mi się takie sceny z filmu kojarzą, tak. oczywiście, nie? Że wiesz, no to choć synu porozmawiamy teraz, albo chodź, córko porozmawiamy, no to wiadomo, że tak, to, jak, ta, jak tak rozpoczniesz rozmowę, no to już to, to już, jest tak, razu, to już prostu... każdy się spina, tak, nie to już, wiadomo, czego się spina. Nawet abyśmy nie o seksie mieli rozmawiać, o tak. nie wiem, o czymś innym, to i tak byśmy tak. się spieli. A co, do, no, no, a co dopiero o takich sprawach intymnych, gdzie no, no wiesz, tak mi się wydaje, krępujące są różne choroby intymne. Yy. Tak myślę przynajmniej. Tak Jeszcze sobie tak. Nie? Tak. Zgadzam się społecznie. A, społecznie. A, a, a co dopiero rozmowa o seksie tak naprawdę, no. nie? Tym bardziej myślę, że rozmowa osoby dorosłej czy tam opiekuna, rodzica o seksie też wymaga w jakimś stopniu dojrzałości tej osoby. Mhm. Czyli ta osoba też będzie się jej łatwiej rozmawiała, jeżeli ona swoją seksualność, albo edukacja, bo ten etap ma poukładany. Mhm. Jak ona sama się po tej seksualności nie do końca wie jak poruszać to będzie bardzo trudne. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tutaj wtedy najlepiej z perspektywy seksuologa, na przykład piszemy do Oli, porozmawiamy w jakiś sposób Zobaczmy. i wtedy, i wtedy, i wtedy prze, przekażemy, przekażemy w jaki sposób, czy dobierzemy w jakiś sposób porozmawiać o tym. Tak, ale też odpowiednio właśnie do wieku. Mm -hmm. Czyli jak, tak, 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 tak. bo dzieci na różnym etapie swojego życia pytają o to, nie wiem, jak się na przykład robi dzieci, albo no jak, tak. jak to w ogóle jest, że ta mama jest w ciąży. To mhm. jak dziecko ma tam kilka lat, no to powiemy, nie wiem, że w brzuszku rośnie dziecko i to będzie jakby wystarczająca odpowiedź na to pytanie. Ale na przykład za jakiś rok to dziecko może się, się zastanawiać, no dobra, ale jak do tego dochodzi, że tam jest mhm. w tym brzuchu, nie? No i wtedy też tak się uważa, że jeżeli dziecko chce rozmawiać, jeżeli dziecko pyta to jest gotowe, żeby usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Mm -hmm. Czyli nie omija... I taka zasada jest. Powodem. Czyli nie omijać, tylko w razie, jakbyśmy mieli problem, to wiesz, jakąś książeczkę kupić i pokazać, co i jak to wygląda. O, albo tak. Bo z drugiej Dokładnie. strony wiesz, no to są też sprawy biologiczne tak naprawdę, więc tak. tak samo jak rozmawiamy o tym, nie wiem, że tam kubka wygląda tak czy inaczej, czy w taki w taki sposób to wygląda, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, no tak samo tutaj, no biologicznie no dziecko powstaje tak, a nie inaczej, nie? Tak. Nie łączymy tego już wtedy tam nawet z miłością i tak dalej, i tak dalej, chociaż oczywiście to jakieś historie z amerykańskich filmów można by też podopisywać od razu, nie? Mała mini przerwa. Bardzo się cieszę, że jesteś w tym momencie podcastu, ponieważ to oznacza, że ten temat Cię zainteresował. Będę wdzięczny za to, że zostawisz tutaj jakiś znak po sobie: like, komentarz czy subskrypcję. Dzięki temu z nowymi materiałami będę mógł docierać do coraz szerszej grupy osób, przez co jeszcze lepiej realizować najnowsze podcasty. Do tego zachęcam Cię do odwiedzenia moich pozostałych social mediów, gdzie możesz zobaczyć fragmenty rozmów, najciekawsze backstage czy, czy inne treści związane z różnymi rzeczami nietypowego spojrzenia. Dzięki. Zapraszam do dalszej części odcinka. A jeżeli chodzi o dzieci, to chciałbym Ciebie jeszcze jedną rzecz dopytać, która mi teraz przyszła na myśl, jak mogę z Twojej wiedzy seksuologicznej skorzystać. Mhm. Też w ostatnim czasie to bardziej gdzieś, myślę, wydaje z perspektywy internetu trochę tak może podocierało do mnie, że wiesz, jakieś takie różne treści. Też wiadomo, my jesteśmy już też trochę inni niż na przykład jak rodzice rozmawiali nasi mhm. na, na temat naszego ciała, w ogóle fizyczności naszego ciała. W jaki sposób Ty uważasz, że powinno się klasyfikować, no, klasyfikować nazywać miejsca mhm. Intymne. No bo mm -hmm. gdzieś spotkałem to, że na przykład wiesz, nie powinniśmy mówić na przykład u kobiety, na, na przykład tam na pochwę, na okolice intymne, lechtaczki i tak, tak jakaś <grym> muszelka, myszka, czy, czy jakieś takie <grym> słownictwo, że to może negatywne konotacje w przyszłości wywodzić, czy rzeczywiście aż tak może być. Wiesz co, jedna z osób, nie pamiętam totalnie kto mi mówił, a wiem, to była moja koleżanka. <laughs> Mówiła mi, że um, u niej w domu właśnie na Cipkę chyba mówiło się muszelka, czy jakoś tak, i doszło do jakiejś takiej konfrontacji z tym w grupie właśnie rówieśników, gdzie nie pamiętam, to już chyba w wieku takim nastoletnim oni byli, ta, ta koleżanka, i właśnie ona była cały czas przekonana, że to jest muszelka. I potem ktoś jej powiedział, że to nie jest muszelka. I ona po prostu była w szoku i czuła się tak, jakby ktoś ją w ogóle okłamywał cały czas. Ale to też może być nie do końca dobre pod kątem takich, takich wizyt lekarskich. Bo na przykład też jak dziecko ma, też może mieć infekcję intymną rzadziej, układu moczowego częściej, no to też będzie wygodniej dla specjalisty, jak dziecko będzie potrafiło określić gdzie na przykład czuję jakieś pieczenie, jakieś dolegliwości. No bo słowo muszelka, okej, okay, komuś mogą się muszelki podobać, ale nic nam de facto nie mówi, mhm. gdzie, to, gdzie, gdzie to konkretnie jest. Więc y, to jest y, moja y, osobista opinia. Ja uważam, że powinniśmy nazywać tak narządy, jak się nazywają. Y, I też y, to trochę my nadajemy takie znaczenie tym słowom, bo samo sło słowo w sobie jest tylko słowem i my też się do niego potem przyzwyczajamy. I faktycznie jest też trochę tak, że im częściej się używa danego słowa, tym jest chyba prościej. Nawet bym powiedziała, że ze swojej perspektywy to nie było tak, że na początku, nie wiem, było dla mnie coś takie bardzo oczywiste, no bo też wychowywałam się w otoczeniu, gdzie raczej temat seksualności okej, okay, był, ale nie mówiło się tak mhm. o tym. Więc ja też jako teraz już specjalistka, ale wcześniej jako mała Ola mhm. <laughs> musiałam się obyć z tym, i właśnie w drodze, na drodze edukacji mam tutaj na myśli głównie studia. No to to mi dało już taką absolutną swobodę i nie czuję żadnego, żadnego oporu przed nazewnictwem. Ale faktycznie mm, obecnie, tak jak powiedziałeś, różne, różne rodziny decydują się nazywać różne części ciała i tak uczą dzieci. Mhm. Myślę, że wynika to też właśnie z takiego wstydu nadal związanego z tym tematem i chyba przede wszystkim mhm. ze wstydem. Czyli co, w sumie tak naprawdę też trochę najpierw rodzic by musiał to przepracować, żeby móc swobodnie nazywać rzeczy po imieniu tak naprawdę, żeby potem móc... Yy porozmawiać tak naprawdę otwarcie o tym z dzieckiem, no bo to też no tak. tak naprawdę trochę sztuczne by to było, kiedy, wiesz, mów w takim razie, że to jest penic, to jest właśnie cipka, to nie, nie, mm -hmm. że to potem tak, wiesz, zawsze będzie takie zabarwienie, ale to mi się na przykład w kontekście tak. dzieci jeszcze y, y, skojarzyło, jak mówiłaś o tym, że to my sami nadajemy y, to znaczenie słowom y, z przekleństwami, że najczęściej mm -hmm. jest tak, że te przekleństwa, jeżeli dorośli zwracają uwagę, to dzieci przeklinają chętniej, bo tak. są gdzieś tam, wiesz, ap aprobaty zyskują, a jak tak. ty stwierdzisz, że do Coś tam powiedział, powiedział, ale zaciśniesz zęby, nic nie powiesz, to to dziecko odpuszcza po jakimś czasie, tak. bo on nie ma tej fascynacji. Dokładnie słowem, tak. Nie? Dokładnie tak. I tak samo jest, e, może być w przypadku właśnie narządów mhm. ciała i różnych części ciała. Okej, okay. to mówiliśmy teraz o małych dzieciach, no ale zanim te małe, z tymi małymi dziećmi będziemy rozmawiali, to jakoś muszą się one pojawić najpierw, znaczy najpierw w brzuchu, a potem na świecie. I teraz zanim pojawią się w brzuchu, no to rozmawialiśmy o antykoncepcji, mm -hmm. już tą antykoncepcję odstawiliśmy i już wiemy, że mitem było to, że nam hormony, hormonalna nie terapia tak, odebrała tutaj możliwość bycia w ciąży, tak. czy nie możemy być w ciąży, znaczy albo chcemy być jeszcze, o najpierw tak, mm -hmm. jak się w ogóle do tego przygotować? Czy powinniśmy się przygotować i z perspektywy mm -hmm. kobiety, ale też może i z perspektywy mężczyzny? Bo czy wpływ będzie miało to? W jakiś sposób wiesz, jakie załóżmy mam komórkę jajową, dobrze teraz w Ko Kobiecą, tak, komórkę jajowa, tak. i plemniki u mężczyzny? Czy mm -hmm. będzie miało to wpływ potem na to, na przykład, jak to dziecko będzie się rozwijało w brzuchu i czy to będzie się rozwijało, jaki to wywrze się nam obywatel? Wiesz, ja nie mówię o tym, czy pozyska ktoś inteligencję dzięki czemuś, ale wiesz, jak załóżmy, jakaś może dieta, styl życia i wszystko może wpłynąć na to, czy wiesz, łatwiej mi będzie zajść w ciążę, utrzymać tą ciążę, potem urodzić, potem wiesz, mieć zdrowe dziecko i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze jest. W planowaniu dopiero swojego, wiesz, posiadania potomstwa. Mm -hmm. No planowanie jest bardzo istotne, też w kontekście zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Um, teraz mi przyszedł do głowy taki przypadek z gabinetu, kiedy moja pacjentka właśnie opisywała swoją sytuację, w której miała razem z mężem trudność, aby właśnie zajść w ciążę. No i ona się przebadała, zrobiła kompleksowe wszystkie badania, okazało się, że tam u niej bez żadnych zastrzeżeń, wszystko jest w porządku. Okazało się też po już zbadaniu tego męża, że ta ruchomość, ruchliwość plemników jest no nie, nie do końca jakaś super. Była to osoba, ten mąż pracował nie wiem czy to jest w sumie istotne ale miał taki siedzący tryb życia zawsze gdzieś tam też zakładał jeansy i w tych jeansach lubił sobie siedzieć, więc wszystko było takie ucieplone. Nie zdziwiłabym się, jeżeli też korzystałby z samochodu, z jakichś podgrzewaczy, siedzeniu, bo wiadomo, to jest komfortowe, tym bardziej zimą. I dostał właśnie takie zalecenie lekarskie, bardzo proste, żeby po prostu trochę. Inaczej, żeby nie przegrzewać po prostu e, s, samego krocza i mhm. okolicy. Chodzi tutaj głównie właśnie o jądra, które też no, nie lubią wysokiej temperatury i dlatego też są poza ciałem. E, zmienił właśnie swoje, swój ubiór na jakieś takie bardziej luźne, e, bardziej luźną odzież e, i faktycznie po e, trzech miesiącach. Ta para ponowiła te badania i wyszło, że faktycznie te plemniki już jakby są w zdecydowanie lepszej kondycji. Ja sama się zdziwiłam, mhm. że taka jedna rzecz, taka głupota, o której się w sumie często mówi, ale nie przesadzajmy, nie? Mhm. Bez przesady, robi ogromną e, różnicę. Mhm. Ogromną. Także w kontekście mężczyzn, tak, no, cudownie by było i rewelacyjnie, gdyby jeszcze przed planowaniem ciąży, albo w trakcie planowania ciąży zrezygnować, albo ograniczyć używki typu nikotyna. Alkohol e, i inne. E, w przypadku kobiet na pewno też stała suplementacja kwasem foliowym. Teraz niedawno wyszły zalecenia o tym, żeby kwas foliowy był w formie aktywnej, bo wcześniej nie zwracano na to aż takiej uwagi, czy kobieta mm, spożywała, e, przyjmowała kwas e, foliowy syntetyczny czy nie. Teraz jest to istotne, żeby była to forma e, aktywna, czynna. No, i cały czas jeszcze przed, w każdym wieku reprodukcyjnym, czyli ja też powinnam przyjmować. Już jak kobieta będzie w ciąży, no to też warto zwrócić uwagę na jod, witaminę D3, chociaż witaminę D3 też przez cały czas powinniśmy suplementować w okresie jesienno-zimowym. Czyli mówię tutaj o suplementacji, tak ogólnie. Odżywianie, no to też, żeby dostarczyć swojemu organizmowi jak najbardziej wartości, jak najwięcej wartości odżywczych, żeby ta dieta była zbilansowana, ale też dostosowana o, pod nas. Bo bardzo często niestety w gabinecie dużo mam pacjentek, które mają jakieś choroby układu yy, pokarmowego, no i yy, wtedy może się okazać też słuszna jakaś dieta z wykluczeniem, która. Społecznie nie jest uznawana za dietę zdrową, ale ta dieta będzie zdrowa dla tej pacjentki, bo będzie, nie wiem, wykluczała produkty, które w jakiś sposób albo uczulają daną pacjentkę, albo po prostu nasilają jej dolegliwości gastryczne. Mhm. Jakieś biegunki, wzdęcia, gazy. Bardzo często mhm. teraz właśnie. Obserwuje taki wysyp pacjentek. Mhm. Więc dieta, suplementy, aktywność fizyczna. Doskonale wiemy też, że aktywność fizyczna w fajny sposób reguluje nam wydzielanie insuliny, czyli jest to takie działanie przeciwcukrzycowe, już potem w ciąży i też reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Więc aktywność fizyczna jest super, no ale niestety duża część kobiet się jej boi. Już tutaj mówię konkretnie o ciąży. Jest bardzo dużo też mitów. Pewnie się sam spotkałeś mhm. z tym, że kobiety nie mogą podnosić na przykład rąk, więc mycie okien odpada. Tutaj akurat ja się e, tak lubię, e, lubię sobie żartować w gabinecie. Mówię, no skoro tak, no to w takim razie ten mąż musi umyć okna. Mhm. Wykorzystajcie to, mhm. te mity. Ale jest, jest tego bardzo dużo. Ale wiedza i badania poszły naprawdę już do przodu i dużo, dużo więcej wiemy. Mhm. Także przygotowanie jest bardzo istotne. Od czego zacząć? No, zacząć myślę, że od tego, o, o, o czym powiedziałam, a potem też wizyty specjalistyczne u ginekologa, jeżeli będziemy prowadzić ciąże, ten ginekolog powinien nas nakierować. Co teraz? Jakie badania teraz robimy? Gdzie on by jeszcze widział jakąś wizytę u jakiegoś specjalisty? No, i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. Mówiłaś y, na pewno w tym przygotowaniu do ciąży o odstawieniu używek ewentualnie y, jako tutaj wsparciu w przygotowaniu, i tylko mi przyszło na myśl, czy tu chodzi o to, żeby odstawić używki, bo łatwiej będzie zajść w tę ciążę? Znaczy, tak się domyślam, że pewnie też o to, ale chciałem się dopytać, czy y, jak odstawimy używki a nie odstawimy używek, to na sam płód, właśnie tą jakość tego plemnika, z którego potem jest dziecko, czy tam komórkę jawą, czyli znowu idąc dalej, jaki obywatel nam się, czy obywatelka urodzi, to może mieć wpływ, czy nie? W sensie, wiesz, nasza dieta, styl życia, właśnie alkohol, używki. Na pewno wpływ na jakość nasienia, na jakość naszego zdrowia, więc i jedno i drugie. To mm -hmm. co powiedziałeś, po okay. części. Czyli to mm -hmm. się połączy. Ale to też nie jest tak, właśnie tutaj kolejne dowody anegdotyczne, że na przykład, nie wiem, totalnie nie planujemy ciąży, jesteśmy w wieku młodym, No tutaj na myśli, nie wiem, dana para ma 20 lat, idą gdzieś na imprezę, no są czyjeś urodziny, poświętują trochę, a potem zachodzą w ciążę i mogą też mieć, e, nie mieć żadnych trudności. Mm -hmm. Ale Rewelacyjnie by było idealnie by było, jeżeli chcemy mhm. już tak się do tego przyłożyć, żeby właśnie przynajmniej ograniczyć mhm. te używki? No a powiedz mi taki styl życia, ale na przykład przechodząc już dalej, na przykład, tak jak też podawałeś już parę przykładów w ciąży, kiedy jest kobieta odnośnie aktywności fizycznej, ale na przykład odnośnie aktywności diety. W jaki sposób dieta mhm. wpływa czy wpływać może na sam? płód i yy, dziecko, które nam się rozwija w brzuchu, i potem na to, jak na przykład się urodzi, przykład, który mi przychodzi na myśl, yy, tak jak gdzieś powiedzmy, trochę yy, znam, mm -hmm. na przykład alergie się pojawiają. I czy na przykład kobieta w ciąży jest w stanie zapobiec alergiom, które pojawią mm -hmm. się potem u dziecka? Mm -mm. Aż tak nie. Bardziej dieta jest istotna też dla samego samopoczucia mamy i tego, czy ona będzie miała w ciąży jakieś yy, choroby, Ciążowe, typu właśnie cukrzyca ciążowa, nadciśnienie indukowane ciążą. Są to też takie dolegliwości, które występują tylko w okresie ciąży, a po okresie ciąży zanikają. Więc o tyle dobrze, ale one też są uporczywe. Więc myślę, że lepiej zapobiec im, niż potem je leczyć i sobie z nimi jakoś tam się, sobie chodzić. Mhm. Natomiast mówiłeś o, o dzieciach. Co do samych dzieci i alergii, to jest kwestia w dużej mierze genów. Mm -hmm. Gdzieś też czytałam taką literaturę, że prawdopodobieństwo um, w momencie, w którym zarówno mama, jak i tata są alergikami, to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie alergikiem jest wyższe niż połowa. Mm -hmm. okay. Czyli, tutaj Czyli tutaj dieta, możemy się starać, możemy stawać na rzęsach, możemy eliminować nabiał, <grym> mięso, gluten, teraz też taki mm -hmm. temat dość modny. Ale to w żaden sposób nie, nie moduluje, nie projektujemy, nie wiem dziecku alergii. Mm -hmm. Nie wiem, czy to pocieszające, chyba trochę tak. Dla osób, które by bardzo chciały się starać, a im nie wychodzi, mm -hmm. <laughs> ale tak jest. E a czy z perspektywy generalnie takich, wiesz, genetycznych w ogóle rzeczy, tak jak powiedziałeś, że mhm. alergia zależy od genów, czy w ogóle jakkolwiek starając się, wiesz, w naturalny sposób mhm. o ciążę, możemy wpłynąć na to, jakie te geny dziecko po nas odziedziczy, czy właśnie to w tym przygotowaniu w ciąży jeszcze jakoś jesteśmy w stanie mieć w cudzysłowie pod kontrolą, czy to już jest tak, wiesz, no tak naprawdę totalnie trochę dziełem przypadku? Wiesz co, teraz faktycznie mówi się i badacze cały czas badają, że ten nasz, nasze geny, one też podlegają wielu modyfikacjom. Ja przyznam szczerze, jakoś bardzo też w ten temat się nie zagłębiałam, ale chociażby też czytając literaturę odnośnie, nie wiem, nowotworzenia widzimy, że na czy, czy jakby ryzyko, że dany nowotwór się u danej osoby wykształci jest większe im my będziemy mniej o siebie dbać tak mówiąc jakby w takim nawiasie nie? czyli jak będziemy też otyli czyli jeżeli nasze BMI będzie powyżej zalecanej normy referencyjnej więc dużo jest też tych, tego wpływu czynników zewnętrznych na pewno to też no teraz chyba nie mamy z tym problemu ale w takim okresie jesiennym smog mhm. Czyli zanieczyszczenia powietrza. To wszystko też uważa się, że wpływa w jakiś tam sposób na nasze geny. Natomiast czy to jest duży wpływ, czy to jest mały, to na pewno też tutaj konkretniejszej odpowiedzi udzieliłaby osoba, która w tym siedzi, ale warto na to też właśnie zwrócić uwagę na te mhm. czynniki zewnętrzne. No czyli koniec końców, podsumowując, tak przynajmniej o tym przygotowaniu bym to w jakiś sposób powiedział, że rzeczywiście styl życia, o którym się mhm. mówi, ma konkretny wpływ i przełożenie na to właśnie. Czy tam możemy w ogóle zajść w ciążę, ewentualnie na to, jak ta ciąża będzie przebiegała, mhm. i w jaki sposób to dziecko pojawi się na świecie. Oczywiście tak. Też myślę sobie teraz, właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, o drożności jajowodów bywa na przykład tak, że jest badanie, które ma na celu określenie, czy te jajowody są drożne no i w trakcie hospitalizacji pacjentka jest, już ma wyniki, wie, że wszystko jest drożne ale na przykład ma pracę tylko siedzącą i jest osobą taką statyczną, która ani nie tańczy, ale to już nawet tam nie chodzi o taniec, tak? ale nawet nie wiem, rezygnuje z, ze spaceru nie wiem, do Lidla, do Biedronki czy, czy gdzieś tam do jakiegoś marketu e, i Wszędzie jest w pozycji siedzącej, czy to samochód, czy to gdzieś jakaś komunikacja miejska i może być tak, że te pacjentki naprawdę mają trudność, żeby zajść w ciąże, bo ciało lubi ruch i tak samo na przykład teraz jak siedzimy i teraz jak ja siedzę na swoim przykładzie, mogę powiedzieć, na pewno moja macica i moje narządy też się. Lekko ruszają, one są w ciągłym ruchu um, i każdy um, taki prowokowany ruch ciała, czy to właśnie spontaniczny, poprzez jakiś spacer, jakieś nie wiem, schylanie się, jest na plus. Też, um, jak myślę o naszych babciach, prababciach, one też miały styl życia zupełnie inny. Bo one szły w pole, cały tam, nie wiem, kopały ziemniaki. Teraz być może też są takie osoby, które w taki sposób żyją. Natomiast yy, mimo wszystko jest to zdecydowana mniejszość. I my jesteśmy tacy, że wolimy sobie właśnie się tak nie przemęczać. Mhm. Duża część yy, osób pracuje już zdalnie. Jest taka możliwość i, i z tego korzystamy. Natomiast też właśnie mm, warto zwrócić na to uwagę, że to też ma przełożenie na nasze zdrowie, że to co wydaje nam się korzystne i fajne na teraz, czyli że ja się nie męczę, ja odpoczywam, albo siedzę, z, nie wiem, jestem w piżamie i pracuję z ludźmi, no to to też ma swoje konsekwencje. Mm -hmm, mm -hmm. Ale wiadomo, tego nie zmienimy. Na pewno ja tego nie zmienię. Ty może tak. Nie wiem. No nie no, wiesz, to, to jest tak, jak trochę jest w rozmowie o seksie z dzieckiem, że trzeba odpowiednio wyważyć temat rozmowy, czy samą rozmowę do tego, w jakim jest wieku albo wiesz formę też przekazu, to o czym mówiliśmy wcześniej. Mm -hmm. Tak samo tutaj, że trzeba wybrać między tym komfortem, no, ale noc. jednak tym, żeby zapewniać sobie te takie podstawowe rzeczy, bo wiadomo, że czasy się zmienią. I zmieniają nasze ciało też, a kto wie, może się ciało kiedyś zaadoptuje, że nasi, pewnie to już my będziemy przodkami kolejnych pokoleń, będą mówili, że no, nasi dziadkowie byli tacy pół na pół, a my już tylko siedzimy i wszystko się dopasowało. tak naprawdę ciężko powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie i to każdy będzie trochę, wiesz, w różu z fusu, wiadomo, że przez tysiące lat wcześniej a. do czegoś innego byliśmy przygotowani, no ale też z czegoś ewoluowaliśmy, ale to już tam rozmowa nie, nie, nie na teraz, tak mi się wydaje. Tak. W takim razie chciałem się podpytać takie, aha, wiem, bo chciałem już się pytać o poród, a jeszcze coś innego chcę dopytać. Mówiliśmy o tym, wiesz, w jaki sposób to zachować wszystko, a powiedz mhm. mi, czy w jakiś sposób w ogóle możemy wpłynąć na to, żeby w tą ciąże, na przykład zajść, czyli właśnie ten styl życia, już mamy tam ok, wszystkie mhm. te przygotowanie było Okay, ale czy możemy siebie jeszcze wspomóc jakoś, nie? W sensie medycznie, jakimiś zabiegami, nie wiem, masażami. Yy, czymś żeby, wiesz, ułatwić to, żeby udało nam się za pierwszym razem, albo kiedy mamy ten problem już dość długi, i jeszcze nie byliśmy mm -hmm. u specjalisty, byśmy chcieli mm -hmm. czymś pospróbować, bo potem już wiadomo, że jeżeli jesteśmy u specjalisty, to już są różne przypadki i w to, w to akurat bym nie chciał w tej rozmowie wchodzić, ale kiedy jeszcze możemy coś popróbować, jak siebie wspomóc, że jednak okej. Okay, być może zmienić pozycję seksualne, nie wiem, cokolwiek. Co jesteś w stanie tutaj doradzić do tego, żeby, wiesz, łatwo i błyskawicznie zajść w ciążę? Okej, okay. po prostu uprawiać seks. <głos> 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 Naprawdę, nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, prawdy nieodkrytej, a no to uprawianie seksu też może być nieraz trudne, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy bardzo zmęczeni, no to nasz organizm nie będzie myślał o tym, żeby dążyć do y, prokreacji, do rozrodu, tak jakby z punktu biologicznego. Tylko on, jak jest na rezerwie, to on będzie chciał odpocząć. Więc on będzie taki, taki ziemniaczek leżący, nie? Wslaczały. Mm -hmm. mm -hmm. Więc wszystko zależy od tego, w jaki sposób właśnie żyjemy y, na co dzień. W dużej mierze właśnie to, to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Też to, co powiedziałeś, fajnie, że to, że to pytanie padło, bo ja bardzo też dużą taką dostrzegam chęć wśród moich pacjentek albo nawet też gdzieś tam w internecie obserwatorek, że wszystko było tak, tak idealnie, tak od linijki, ale tak się niestety nie da. I ja też jestem bardzo gdzieś tam za tym, żeby tą presję Troszeczkę w niektórych kwestiach na tyle na ile można. Zdjąć z tych biednych kobiet, które naprawdę ich myśli się kłębią w, w głowie, zataczają jakieś koła różne, przedziwne, chcą jak najlepiej i to też może wynikać z jakiegoś takiego, nie wiem, rysu, że ktoś jest bardziej taki em, perfekcjonistyczny. I to często też właśnie wychodzi, właśnie w ciąży, nie? kiedy chce się najlepiej dla tego dziecka. Wszystko tak od linijki. Natomiast y, ja też mam w sobie takie duże zaufanie dla ciała, dla biologii. Ja wierzę, że e, jeżeli będą te wszystkie właśnie aspekty zachowane, o których wcześniej wspomnie, wspomnieliśmy razem, no to e, będzie sukces, prędzej mhm. czy później. A jeżeli nie będzie tego sukcesu, czyli te starania e, właśnie będą się wydłużały, będą trwały dłużej niż rok e, albo dłużej niż nie wiem pół roku, w zależności też od wieku kobiety, no to można się wspomóc właśnie różnymi technikami Um, jak ty to nazwałeś, przyspieszającymi mhm. <gry> e, zapłodnienie, e, no ale to już jest ścieżka lekarska mhm. ale, i diagnostyczna. Ale to wiesz, co jeszcze właśnie nawet tak patrząc z perspektywy, no bo tak jak sobie żyjemy z perspektywy bardziej jakichś znajomych, rodziny, gdzie ktoś wiem, że musiał wstąpić na tą ścieżkę lekarską, bo powiedzmy wcześniejsze, tak jak nawet ty polecałaś, y, samouprawianie seksu jednak nie wystarczyło. Mhm. Podejmowali się tej praktyki, czasem komuś pomogła, ale znam mhm. też wiele takich przypokładów, gdzie nie pomogła. No i już minął taki okres, mhm. to są też już ludzie trochę starsi ode mnie często, odpuścili już, dobra, już trudno, nie możemy mhm. mieć minął x lat. I nagle wychodziło. I powiedz mi, wiesz, jak tutaj w takim razie tą psychiką pozarządzać w tym wszystkim, żeby jednak, wiesz, z jednej strony niby Niby wcześniej było wszystko naturalnie, potem przy pomocy lekarza, ale na końcu dopiero po tych, nie wiem, 10 czy 15 latach różnych starych, bo to często takie historie mm -hmm. są, że takie wiesz długoletnie. Pachnie. A tu już ludzie powiedzmy kiedyś. Jest jest... Szok tak, nie? już wiesz, mają po 40 lat już praktycznie by prawie, że dziadkami niedługo mogli no. zostawać, nie, no bo to jak tam szybko wszystko się pospinało, to by tak mogło być. A tu nagle pierwsze dziecko na świat przychodzi. To długo wyczekane tak naprawdę. Tak. Czyli wiesz, ta rola głowy w tym wszystkim tak naprawdę. Tak. Y no właśnie, ta, ta głowa, żeby tak dało jej ją się na jakiś odpowiedni tor sprowadzić w odpowiednim czasie. Jednak najczęściej to jest tak, że im bardziej nam na czymś zależy, tym bardziej ponosimy jakieś takie straty właśnie najczęściej psychiczne z tego powodu, jak nam właśnie nie wychodzi. Nie? To jest takie trochę prawo fizyki, jest yy, parcie, jest tarcie, nie? Mm -hmm. i mm -hmm. tego nie przeskoczymy i trzeba sobie też jakby tutaj zdać z tego sprawę, że jeżeli na czymś bardzo nam zależy, w tym przypadku mówimy o ciąży czy i na ciąży, no to że to też może się troszeczkę wydłużyć, jeżeli my tak tego bardzo oczekujemy. Też trafiają do mnie pacjentki, które właśnie już były zapoznawać się w danej tam klinice leczenia niepłodności, już wszystkie tam rzeczy wszystko miały poukładane, już tam miało dojść do jakiegoś um, transferu, no i nagle jest zapłodnienie. No, I nagle wszystko super, jest ciąża, ciąża się roz, rozwija się zdrowo i jest bardzo dużo takich historii. Mhm. Więc to odpuszczenie właśnie, o którym ty powiedziałeś i takie, taka trochę rezygnacja mimo wszystko... Mhm jest, no i ma swoje dobre strony w wielu przypadkach. Chyba, że to jakaś tam biologia totalna ma to poukładane, że wtedy, a nie wtedy masz mieć dziecko no po prostu właśnie. i to jest tak jakieś tam, wiesz, te przepływy i coś. Powiedz, <laughs> powiedz mi odnośnie samej ciąży, tak jak wiele kobiet do Ciebie trafia. Mówiłaś o tym jednym z takich, powiedzmy, ja tak to nazwę, błędów, że wszystko linijki próbują kobiety <laughs> ułożyć, ale czy są jeszcze takie jakieś błędy, czy mity, które w trakcie ciąży, wiesz, że pacjentki na przykład powielają, tym im przechodzisz okazuje się, wow, coś mhm. zmieniły i to im pozwala wiesz, nie, lepiej przeżyć ciążę, lepiej przygotować się do porodu. To przychodzi mi jako pierwsze do głowy na, na myśl aktywność fizyczna. Okay. E, aktywność fizyczna w wielu przypadkach, zwykły spacer nawet, może zmniejszyć dolegliwości bólowe gdzieś tutaj w okolicy krzyża czy mhm. lędźwi. I to jest taki game changer, bo naprawdę bardzo często to jest takie poszukiwanie, nie? że jakby... Nie, nie miałam wcześniej urazu, nic mi nie było i nagle coś mi zaczyna boleć. Dobra, jestem w ciąży, to przez ciążę, ale też duża część pacjentek nie wie, że nawet w tej ciąży, nawet przez tą ciążę, może przejść nieco łagodniej, właśnie pomagając sobie. Zwykłą aktywnością fizyczną. W ciąży zawsze jest zalecany mały jakiś taki ruch typu stretching, jakieś jogowe takie pozycje, na tyle, ile um, możemy je wykonać i jesteśmy w stanie i nam ciało pozwala. To nigdy nam nie zaszkodzi. No, chyba, że będziemy coś robiły naprawdę na przekór swojemu ciału i będziemy czuły, że nas bardzo boli, jeszcze bardziej boli, a my mimo wszystko zaciskamy zęby i lecimy i, i nie wiem, pogłębiamy daną pozycję, mhm. no to wtedy możemy sobie zrobić jakąś krzywdę. Ale jeżeli słuchamy swojego ciała, ruszamy się, no to jest to bardzo korzystne y, dla nas i pozwala nam naprawdę zdecydowanie łatwiej przejść przez tą ciążę. Mhm. Więc aktywność fizyczna to raz. Też kolejnym takim niestety częstym mitem jest temat skracającej się szyjki macicy, która mówi o tym, że ten poród może być przedwczesny, nie? czyli to jest taka ciąża zagrożona. I w przeszłości stanowisko wielu specjalistów było takie, żeby um, ciążę zagrożoną przeleżeć. Czyli jak wstajesz do toalety, to tam uważaj, to tam delikatnie pewnie też kojarzysz gdzieś tam wśród znajomych jakieś historie, że ktoś, jakaś kobieta musiała cały czas leżeć. Tak, tak, no. Teraz mhm. już stanowisko ginekologów jest um, inne i bardzo, bardzo dobrze i umiarkowana, zwyczajna aktywność fizyczna jest. OK, bo szyjka macicy i tak będzie się skręcała niezależnie od tego, czy się stoi, czy się leży. Mhm. Więc to jest po prostu proces, który postępuje. Możemy to w odpowiedni sposób też właśnie modulować chociażby poprzez um, odpowiednie dobranie, ale to już jest działka ginekologiczna, dobranie e, pesara, który e, sprawi, albo założenie szwu takiego okrężnego, który sprawi, że ta szyjka będzie bardziej taka mhm. <zum> zamknięta. Więc jest dużo metod, ale mimo wszystko ja zachęcam do tej aktywności fizycznej, do tego też, żeby się nie bać wielu rzeczy w ciąży. A nadal jest bardzo dużo obaw. Chociażby, nie wiem, obawa o to, że no dobra, w ciąży powinno się leżeć na boku, ale mi jest wygodnie na przykład na plecach i ja się obudziłam w nocy leżąc na plecach. Co teraz się stanie? Mhm. <laughs> można. Jeżeli nam jest wygodnie, to można. Albo. Mm, nie wiem, jakieś takie zabobony, ale to już nie wiem, nawet w kontekście y, jakiegoś y, zapotrzebowania organizmu na słodycze. Może czujemy taki pęd, mm -hmm. że po prostu ciągle tylko jemy słodycze. No to dziewczynka. Słodkie na dziewczynkę, słony i wytrawne na chłopca. Mm -hmm. Sprawdza się, czy nie? Nie. A. A powiedz mi, ja jeszcze słyszę z takich rzeczy, bo mówisz aktywność fizyczna, ale to jazda na rowerze na przykład jest ok, czy nie? Jeżeli jeździmy po jakiejś sprawdzonej, takiej dość płaskiej, nawierzchni, nie jedziemy na wyścigi, z nikim się nie wyścigujemy, mhm. to można. Ok. Można. Rower też ok. Tylko, żeby właśnie zadbać o to, żeby zmniejszyć ryzyko jakiegoś tam Jakieś przewrotki. Ja właśnie kiedyś słyszałem taki materiał trafił, czy tak dalej, że wiesz, wstrząsy po prostu powodowane przez rower, wiesz, wjeżdżasz na krawężnik, zjeżdżasz, no bo to mimochodem musisz tak. Takie, tak to tak, masz płaską tak, trasę, tak. ale no nie ma idealnie płaskiej, tak naprawdę, żebyś jechał jak po stole. <laughs> Więc, mimo wszystko, jakaś dziura się zdarzy, cokolwiek nie tak. no i że to może, wiesz, negatywnie na przykład wpływać? Nie, absolutnie nie, nie. Tak samo biegi. Też, jeżeli, no tutaj jest takim małym zastrzeżeniem, czy dana kobieta też prowadziła taki aktywny tryb życia przed ciążem. Jeżeli tak, może sobie kontynuować, ale jeżeli by wpadła na taki pomysł, że hmm, wcześniej nie miałam czasu, bo pracowałam na etat 8 godzin, po prostu. Byłam turbo zmęczona wieczorem, więc teraz jest ciąża, teraz jestem czas, będę biegaczką. Mhm. To nie do końca będzie dobry pomysł, bo ciąża jeszcze zwiększa też obciążenie w okolicy miednicy, tak, jakieś obrzęki, jakieś mhm. takie też. Żylakowe rzeczy, no to, to się dzieje częściej, po prostu jest większy ciężar, dlatego uważa się, że jeżeli coś zaczynamy w ciąży, no to się zastanówmy, czy faktycznie tego potrzebujemy, a jeżeli to jest kontynuacja, to super rewelacja i możemy sobie dalej w tym brnąć. Mhm. Jednym też chyba z ważnych elementów ciąży, przeważnie oczywiście na pewno nie zawsze, jest tak, że towarzyszy nam ktoś w tym. No i załóżmy, najczęściej teraz jest to partner, jak nie mamy już domów wielopokoleniowych, tylko tak. z kimś sobie tam żyjemy. Jak partner może nam pomóc albo zaszkodzić w trakcie ciąży? Jak może zaszkodzić Ojejku, nie wiem. Albo na pomocy się albo, skupić, a to tak, zaszkodzić to tak. tylko podami tak Właśnie, do pytania. Jasne. Nie? To Ja wiem, 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 ale chciałam tutaj wyszukać coś. Aha, no, no, no. Jak może pomóc ym, wspierać i też wyposażyć się w cierpliwość. Mhm. <laughs> wyposażyć się w cierpliwość. Ponieważ, no, hormony w ciąży też mogą płatać figle i kobieta często przechodzi takie, w takie skrajne stany emocjonalne, począwszy od jakiegoś takiego śmiechu nagłego i w ogóle mega silnego do płaczu. I nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. Więc tutaj, no, ten mężczyzna fajnie jakby też zdawał sobie sprawę i też miał wiedzę w tym zakresie, że takie rzeczy mogą się dziać. Tak teraz też się do siebie uśmiecham, bo jak jeszcze, jak pracowałam stacjonarnie w szkole rodzenia, to też duża część partnerów mówiła: No tak, to już było przed ciążą. <laughs> Więc mo może było u części kobiet, ale faktycznie ta ciąża jest takim też specyficznym stanem, w którym dzieją się różne rzeczy. Przede wszystkim to, czego bym unikała, no to unikałabym jakiegoś takiego, nie wiem. Mm, niewspierania kobiety, wręcz takiego de deprecjonowania na zasadzie a daj spokój, co ty w ogóle gadasz, jest ci ciężko, już nie przesadzaj, chodź tutaj, tylko też takie uznanie dla tej kobiety, że może być jej też ciężko w tej ciąży, pomimo tego, że niektórzy uważają, że ciąża jest takim stanem błogosławionym, w ogóle jest rewelacja, że kobieta jest taką, nie wiem, czuje się lepiej, jest taka prawdziwa kobieta, mhm. to to może być bardzo niekomfortowe dla niektórych ta, ta ciąża. Jej przebieg. Począwszy od pierwszego trymestru, który, e, w którym najczęściej są wymioty, jakieś mdłości, ogromna senność, gdzie ten pierwszy trymestr to nam mija tak. Potem jest drugi trymestr, no tutaj względnie niewiele się dzieje. A potem trzeci trymestr, no to ten brzuch nam rośnie i nawet mamy trudność z zawiązaniem sobie e, buta. Mm -hmm. e jeżeli mamy partnera ciąża, ale też powiedzmy, że coraz bardziej zbliżający się poród, czy mm. na przykład stosunek seksualny jest okej, okay, nie okej? Okay? Okay. Wsparciem jest rzeczywiście, bo kiedy się spotkałem z tym, że właśnie im częściej, tym będzie prościej w porodzie. Czy to mit jednak? E, ojej, to jest, wiesz to, to jest grube pytanie. <gryw> ale poniekąd jest to Prawda, bo jakiekolwiek działania manualne stosowane wewnątrz pochwy zazwyczaj rozluźniają tkanki. Rozluźnione tkanki sprawiają, że ten poród będzie łatwiejszy. Więc tak, na pewno stosunek e, nie przeszkodzi, ale też jeżeli, nie wiem, e, wychodzimy z założenia, że na pewno nam to pomoże. Więc chodź tutaj, Janusz, dzisiaj będziemy to robić o godzinie 9, 15 i 20, mhm. bo chcę mieć super poród, no to możemy się jednak spotkać ze ścianą. Mhm. I to może mieć nie do końca przełożenie. Więc e, ma wpływ, ale czy ma wpływ aż taki zauważalny? Okay. byłabym ostrożna, żeby mówić, że na pewno ym, kobieta, która jest aktywna seksualnie, będzie miała łatwy poród, bo poród to jest też kwestia wieloczynnikowa, a te tkanki i ten seks, no to jest jakieś, jakaś tam kropelka. Mm -hmm. No tak, ale mówiłaś na przykład o tej aktywności seksualnej w kontekście wsparcia tych tkanek, jakby takiego przygotowania mm -hmm. poniekąd pochwy, czy potem ciała też całego do, do porodu, też aktywność fizyczna w sumie do której zachęcasz przynajmniej po części tak myślę mm -hmm. to też już na plus no ale jak inaczej sobie jeszcze można pomóc czy no tu głównie kobieta pewnie albo kobieta ze wsparciem być może jakimś um, mm -hmm. specjalistów żeby do tego porodu się przygotować tak żeby wiesz poszedł tam jak spotka nie? Że wiesz, tak. mm -hmm. super jak najlepiej, oczywiście, jest to możliwe w tak. danym czasie. No ja osobiście, z racji też wykonywania zawodu i z racji bycia terapeutką uroginekologiczną, uważam, że taka wizyta w ciąży u właśnie albo fizjoterapeutki uroginekologicznej, albo u położnej, która zajmuje się dnem miednicy, jest bardzo ważną kwestią. Dużo też nam ułatwia, bo poprzez odpowiedni masaż, odpowiednią pracę z ciałem, jesteśmy w stanie właśnie wpłynąć na to, co powiedziałam na ten aspekt przygotowania do tlenienia, do krwienia, rozluźnienia tkanek i dzięki temu ten poród będzie łatwiejszy. Ale jeszcze to, co mi się teraz przypomniało i to, co pytałeś się o właśnie ten seks: faktycznie w, uważa się, że w nasieniu męskim są proste glandyny, które. Przyspieszają proces dojrzewania szyjki macicy, czyli sprawiają, że ona szybciej szykuje się do porodu. Czyli, że jest też trochę łatwiej. Nie? Szybciej, łatwiej to wszystko się ze sobą łączy. No, ale tutaj znowu z drugiej strony myślę sobie o moich, to jest wcale nie takie małe grono moich pacjentek. Które już są po terminie porodu, uprawiają seks regularnie, myją okna, wchodzą i schodzą po schodach, no i nic się nie rusza. Więc wpływ to na pewno ma i na pewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże w danej udanej pacjentki w danej sytuacji? No to to też. Nie do przewidzenia. Nie do przewidzenia. Mm -hmm. mhm. No dobrze, a w takim razie jeszcze odnośnie samej takiej ciąży, bo uciekł mi gdzieś wątek, ja chciałem to pociągnąć tu już ten, jak rozmawialiśmy, odnośnie partnera i pomocy. Czy tak. jeszcze y, na samą cukrzycę ciążową, bo to jest taki, jak mi się wydaje, taka dość popularna choroba, albo przynajmniej ja się często gdzieś tam mm -hmm. w środowisku spotykałem, że, że tu jednak, nie mówię, że wszystkie koleżanki, ale co któraś rzeczywiście mm -hmm. gdzieś, a nie mogę teraz, bo już choruję. Czy rzeczywiście pacjentka może wpłynąć mm -hmm. na to, żeby nie zachorować na cukrzycę ciążową? Czy też nie ma za bardzo na to wpływu i że rzeczywiście, jak ograniczy słodkie, to teoretycznie tak, ale w zasadzie nie. <laughs> to zależy. <laughs> To zależy, bo y, może być to pacjentka, która totalnie odżywia się super ekstra, ale jest coś takiego, co powoduje, że ta choroba ciążowa się pojawia. Czyli też kwestie jakichś tam uwarunkowań genetycznych. Okej, okay. czyli tak to jest kwestia myślę. tego bagażu, mm -hmm. który osiągnęliśmy. Tak, to jest wieloczynnikowe i w tym jednym zakresie, właśnie w zakresie stylu życia, możemy na to wpłynąć w dużym stopniu, ale no już pozostałe rzeczy, co nam biologia i natura dała w genach, no to no też jesteśmy tak w stanie zmienić, tak jak powiedziałam, że czynniki środowiska, ale. Nieświadomie. O, mm -hmm. Nie mm -hmm. do końca jest to aż taki świadomy. No wszystko, spór. co się będzie miało wydarzyć, to i tak się wydarzy? Troszeczkę tak. Mm -hmm. Może tak być. Chociażby z rozstępami też. Mm -hmm. Mi tak, tak, się, tak sobie o tym myślę, że e, pomimo balsamowania, szczotkowania tej skóry, jeżeli komuś mają wyjść, to wyjdą. Okay. <laughs> Czyli rozstępy są nieuniknione dla niektórych pań. Dla niektórych myślę, że tak. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, zbliżając się też do końca naszej rozmowy, jeżeli mamy już tego bombelka, ale dziecko mówiąc fachowo i pewnie medycznie, tak jak rozmawialiśmy odnośnie tych, wiesz, narządów różnych, mamy już na świecie, no i kobieta urodziła. Co teraz może zrobić dla siebie, żeby po tym mhm. porodzie dojść jak najszybciej do siebie, wiesz, czasami branie przykładu w internecie, bo to mi się tak, wiesz, wydaje ten taki mhm. przekaz internetowy często albo filmów amerykańskich, tak jak kiedyś, bo już wiesz, kobieta po dwóch tygodniach w sumie to wraca do pracy albo tam na siłownię, albo nie wiadomo co, czy to jest zdrowe, czy to jest właśnie wręcz szkodliwe, żeby powtarzać. Aha. No i tak ogólnie, jakbyś yy, powiedziała, taki proces dochodzenia mhm. do siebie, ile to tak naprawdę czasu y, kobieta powinna sobie dać, wiesz, na spokojnie. Mhm. Na pewno połóg. Połóg jest czasem sześciu tygodni po porodzie jest takim naprawdę etapem, w którym to nasze ciało się zmienia bardzo szybko. Zarówno też kurczy się macica, nasz brzuch yy, się zmniejsza. Są to bardzo dynamiczne zmiany, i w poług jest to czas dosłownie należenie, Należenie ewentualnie tak, no się znaczy nie ewentualnie, karmienie dziecka, no bo karmimy, musimy karmić tak czy siak, mm. <noise> nie będziemy głosić dziecka. <noise> Ale jest to, jest to moment, w którym powinnyśmy sobie podarować wszelkie jakieś aktywności, typu, właśnie nie wiem, rower, jakaś taka typowa aktywność fizyczna. Tego bym raczej odradzała każdej kobiecie, niezależnie od tego, czy była wcześniej aktywna bardziej, czy też nie. Wizyta u ginekologa kontrolna, no to też ona jest w stanie. W jakimś tam, w jakimś stopniu nas nakierować na to, czy jest wszystko w porządku, czy wszystko idzie tak, jak iść powinno, czy na coś powinno się zwrócić uwagę. Potem też um, wizyta u terapeutu uroginekologicznego, czyli ja też spotykam się z moimi pacjentkami po tej wizycie u ginekologa i już wtedy sobie oceniamy, czy możemy coś zacząć z jakiejś aktywności fizycznej, w jakim stanie jest i w jakiej kondycji są mieście dna miednicy, czy doszło do dużych obrażeń, czy doszło do jakiegoś nacięcia, pęknięcia. Jeżeli tak, to też staramy się, żeby ta blizna, która powstała, była jak najbardziej elastyczna. No bo to to jest też tkanka y, taka włóknista, zwłókniała, która będzie pociągała za sobą y, inne, okoliczne tkanki, może powodować ból. W przypadku ym, niezmobilizowanej, takiej zaniedbanej blizny po cięciu cesarskim mogą się pojawiać na przykład, nie wiem, bóle przy miesiączkach, jakieś większe niż wcześniej, albo bóle przy wypróżnianiu. A z kolei po nacięciu i pęknięciu krocza, jeżeli po, powstanie tam blizna w tym miejscu, to może być bardzo bolesne dla nas badanie ginekologiczne albo też stosunek seksualny. Mhm. Więc o to warto sobie właśnie zadbać w gabinecie terapeuty uroginekologicznego. Ale powiedz mi, jesteś rzeczywiście w stanie to tak wyprowadzić? Bardziej o tej bliźniej na przykład, o której no. byłaś po cesarskim cięciu, że tam w, nie wiem, w przeciągu kilku wizyt czy paru miesięcy rzeczywiście wszelkich problemów ewentualnych możemy uniknąć, jak to zaniedbamy? Czy, czy nie? Czy tak masz takie przypadki, że raczej nic na to by nie Wiesz co... Wyodrębniłabym dwie kwestie. Kwestię Dobrze. wizualną blizny, mhm. która zależy trochę też od mobilizacji, od terapii. Jeżeli ta blizna będzie w terapii, to ona raczej nie będzie taka wciągnięta, taka wesana do środka, mhm. zasana, ale też jest kwestia zdrowotna, czyli kwestia tych wzrostów, o których ja wspomniałam. Tak, tak. To I to właśnie to... poprzez różne techniki masażu my jesteśmy w stanie. Wiesz co, nie wiem w sumie jak statystyki wyglądają, natomiast fantazjuję sobie i wyobrażam, że może być to bardzo duża grupa pacjentek, u których ten rezultat jest pozytywny. Czyli nie mają żadnych dolegliwości. No, a powiedz ta. mi, poza masażem, który ty manualnie, bo rozumiem, że ty manualnie go wtedy robisz, tak? Czy tak, ale wygląda? pacjentka w domu też o, po właśnie, przeszkoleniu chciałem, czyli może. Czyli pacjentka może? też wtedy sobie jak robi. Najbardziej, tak, okay, jak nie, najbardziej. Nie, bo chciałem się zapytać, co innego w takim razie pacjentka, no bo wizyta u ciebie jest pewnie, nie wiem, co tydzień, czy co tak, miesiąc, a co, tak, a co pomiędzy, Tak, dokładnie nie? tak. I to też jest ważne, że z, ze swoim ciałem pacjentka jest na co dzień. Ja... Myślę, że byłoby to ciężkie logistycznie, żeby też zostawić dziecko pod opieką tam bliskich i żeby móc bardzo często u mnie być, ale też kwestie finansowe, tak, no codziennie. Ty byś chciała, każda ja pacjentka by mogła chcieć. bo nawet nie, bo by mnie to nudziło. Aha, no, 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 Nie, oczywiście żartuję. Ale ym, bardzo duża jest sprawczość w kontekście też dojścia do sprawności sprzed ciąży u pacjentki, i to jest bardzo taki fajny element, o który też przynajmniej ja staram się zadbać w gabinecie, no to nie chodzi o to, żeby właśnie ciągle tylko zapraszać tą pacjentkę do gabinetu. Chociaż no jeżeli umawiamy się na terapię blizną, to też taka seria tam wcześniej ustalona spotkań jest. Y Musi zostać zaplanowana i to też jest jakiś tam ciąg, ale pomiędzy jednym a drugim spotkaniem, które to jak mówisz, no u mnie w przypadku blizny po cięciu cesarskim na początku są to wizyty co dwa tygodnie, no ale pomiędzy tymi dwoma tygodniami pacjentka najlepiej by było, gdyby też sama w ramach autoterapii. Podziałała z tą blizną. Ale też, żeby nie zrobiła sobie krzywdy zbytniej, no to najfajniej jest skonsultować to właśnie. W przypadku moich pacjentek ze mną, a w przypadku osób, które korzystają z pomocy innych specjalistów z innym specjalistą, ale mm. z takim, który się zna na danej dziedzinie. Okay. No to myślę, że co, już wiemy chyba, od, pra praktycznie od dziecka, bo tak rozmawialiśmy, po praktycznie urodzenie dziecka. Więc z mojej strony przerobiliśmy cały żywot człowieka, że o śmierci nie będziemy rozmawiać, to może innym razem Nie znam się na śmierci. No, e, no więc w każdym razie bardzo tobie Ola, bardzo dziękuję. Tak jak już na początku wspominałem, wszystkim tym, którzy dotarli do tego momentu, wejdźcie w profil na dowolnym profil, social media e, stronie, na której jesteście i odwiedźcie profil Oli, polajkujcie, dowiedzcie się. A jak macie Zapraszam. pytania, no to napiszcie pewnie, Jasne. Dzięki bardzo. Jasne, dziękuję. Świetnie, że wysłuchałeś całego podcastu. Jeżeli masz pomysł na jakiś temat do odcinka, to chętnie podziel się z nim w komentarzu albo daj znać, jak nietypowe spojrzenie było to dla Ciebie i przy podobnej treści podcastu o co ponownie dopytać. Nowy podcast już niedługo. Dzięki, hej!